Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Pierwsza zasada w ajurwedzie, niezależnie od tego, jakim jesteś typem konstytucyjnym, jedz wtedy, kiedy jesteś głodna. Takie proste, takie trudne. Takie proste, takie trudne, nie? I taki właśnie mój guru ajurwedyjski, o którym wspomniałam, dr Partha Chauhan, on powiedział kiedyś bardzo fajną rzecz. On w ogóle dużo fajnych takich rzeczy mówił w taki obrazowy sposób. Powiedział tak, czy jak masz zatankowane auto i przejeżdżasz 5 km dalej i widzisz stację benzynową, to zjeżdżasz, żeby sobie dotankować, czy nie, bo dopiero tankowałaś. I zatankujesz tak naprawdę za 300, 400 czy 500 km w zależności od pojemności twojego baku. No tak, przecież nie tankuję, co widzę stację benzynową. No to czemu jesz, jak widzisz czekoladkę? Jak ktoś ci powie, czy masz ochotę, a dopiero co skończyłaś obiad, bo poszłaś odwiedzić koleżankę i ona ci powie, że ma obiad pyszny i coś ci zapachniało. Po co jesz? Tak? Genialne. To jest pierwsza rzecz. Nie tankuj, kiedy masz pełne auto, pełny bak. Sprawa prosta. Więc przede wszystkim jemy wtedy, kiedy jesteśmy głodni. A to oznacza, że strawiliśmy na poziomie żołądka to, co mieliśmy strawić. On jest pusty i woła, okej, jestem gotowy. Jestem gotowy, dawaj następne. I wtedy nie mieszamy, nie mamy problemu z odpowiednim poziomem różnych enzymów trawiennych, tak? Bo wiadomo, że my je wydzielamy. Tak samo, tylko że po prostu pewnego musimy wydzielić więcej, kiedy trawimy białko i innego mniej i tak dalej, w zależności od tego, co w tym żołądku jest. To jest pierwsza sprawa. Natomiast generalnie, jeśli rozpatrujemy pod kątem pity, waty i kawy, to zasada jest taka. Wata powinna jeść najczęściej, pita 3 razy dziennie, wata może jeść, przepraszam, kafa nawet raz dziennie. I typowe dla kafy jest to, że kafa nie potrzebuje zjeść śniadania. Mhm. A my na przykład w tym świecie zachodnim mówimy, śniadanie to jest podstawa, musisz zjeść śniadanie. Dla kafy kompletnie nie. Kafa może zjeść nawet jeden posiłek dziennie. Ona i tak przeżyje i niestety jest duża szansa, że wcale z tego powodu niespecjalnie schudnie. Mhm. Bo ona będzie musiała ona tyje powietrzem. Więc kafa będzie musiała więcej zabiegów wykonać, żeby to ciało utrzymać w równowadze. I znam naprawdę takie kafy, szczególnie w Indiach, które są bardzo szczupłe i w życiu bym nie powiedziała, że to są kafy. Z wyglądu, bo mają tak opanowane jakby to zrównoważenie dosz. Natomiast no, nie jest to też do końca łatwe. Ale właśnie jeden z moich synów, ponieważ mam trójkę dzieci, dwóch chłopaków, jest typową kafą pitą. I mój syn naprawdę może po prostu zjeść jeden posiłek, ale obfity. Aczkolwiek chętnie by podjadał już później. I ja wiem, że ja nie mam co go zmuszać do śniadania, bo naprawdę tego śniadania nie potrzebuję. Natomiast wata dobrze by było, żeby jadła nawet 5 posiłków dziennie. Chyba, że nie jest głodna, bo może na przykład jednego dnia wata się objadła. Albo ma gorszy ogień trawienny, ponieważ wata ma zmienny ogień trawienny. Ona raz będzie miała na wysokim poziomie, raz na niskim. Kiedy ma na niskim, to jego organizm, czy jej organizm podpowiada, nie jedz, dzisiaj wolno trawię. I wtedy po prostu słuchamy siebie instynktownie, nie jemy. A w przypadku pity to są większe posiłki 3 razy dziennie, mniej więcej. Tak, i 3 razy dziennie. Czy większe, to też zależy od... Utożsamiam się generalnie z tym. Tak. Ale może się okazać, że też z jakiegoś powodu dzisiaj nie masz ochoty, nie zmuszamy się, tak? To jest pierwsza rzecz. Jemy, kiedy jesteśmy głodni. Mało tego, jeszcze w ajurwedzie się mówi o tym, że nawet jak jesteś głodna, ale nie wypróżniałaś się przez parę dni, to nie jedz. To nie jest to doprowadzić do tego stanu, żeby nastąpiło to wypróżnienie, ponieważ to jest tak jakby, no brzydko mówiąc, mamy zatkane rury, umywalkę, z tej umywalki się wylewa, bo nie spływa niżej, a my jeszcze dolewamy wody, tak? Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.